Przepraszam bardzo, czy to wy jesteście ci trzej królowie? Tak. Ty jesteś... Kacper. Ty? Baltazar. To dzisiaj każdy może być królem. Zdecydowanie, każdy. Kto tylko zechce. Ja mogę być nawet za dwóch. W Bielsku Białej króli nie było tylko trzech. A już na pewno było ich więcej niż 3333. Przemaszerowali śpiewając kolędy i radując się ze święta Trzech Króli. Objawienie Pańskie z Greki Epifania to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Chodzi tu o pierwsze objawienie Boga ludom spoza kultury żydowskiej, poganom w rozumieniu Izraelitów, reprezentowanym przez mędrców ze wschodu. Święto to w roku 1960 zostało zniesione ustawą Sejmu PRL i dopiero w 2011 roku powróciło jako dzień wolny od pracy. Ponad 3333 króli spod Kościoła Opatrzności Bożej powędrowało śpiewając kolędy na stary rynek. Na drodze spotykali anioły... Wytrwajcie się! Wytrwajcie! ...i diabły. Nie, idźcie tam! Idźcie z nią! Chodźcie do nas! A każdy z nich starało się przekonać ich do swojej racji. Czy wojowie już są po przyjęciu chrześcijaństwa, czy...? O. Te anioły w nas, które kaskaczy, zatkwią! Chrystus się nam narodził, Betlejem, nie bardzo mogłym jeszcze, narodził się w ubóstwie. Na szczęście na rynku znaleźli się wszyscy. Nawet diabły, jak widać, zmotywowane zapewne przez anielskie wołania.